naszej wspólnocie parafialnej i rodzice parafialnej. Radujemy się z obecności wśród nas błogosławionego Jana Pawła II w relikwiach zakrwawionej z 13 maja sutanny. Chcemy dziękować Bogu za wszystko, co uczynił dla dobra Kościoła, Ojczyzny i całej ludzkości. Chcemy dziś modlić się za Ojczyznę, za Kościół. Chcemy w szczególny sposób polecać tych wszystkich, którzy zagubili się, do których nie dotarło Jego nauczanie, aby dzięki Jego kierownictwu tronu Boga odnaleźli drogę w ramiona kochającego Ojca, odzyskali odwagę do Boga. Chcemy modlić się również w intencjach polecanych w czasie nowym. Świadomi naszych grzechów i zajęć, przeprośmy Boga za wszystko, co nas od Niego oddziela, abyśmy czystym sercem mogli uczestniczyć w tej Eucharystii. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Witamy, bracia i siostry, że was zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, wszego Boga Najświętszą Panią za Szczelnicę, wszystkich aniołów i ciebie i nas, bracia i siostry, modlitwę za mnie do Pana Boga. Ojczyznę, Kościół, aby wreszcie prosił
W grudniu
nie byłoby możliwe bez tego Pana Boga. To jest błogosławiony Jan Paweł II. Skoro tyle mógł, jako człowiek, o ileż więcej może teraz, jako błogosławiony, wpatruje oblicze kochające Boga. Jeżeli do tego dołożymy szczery zasłonek do każdego człowieka, patriotyzm i umiłowanie ojczyzny, za to wszystko chcemy właśnie w dniu dzisiejszym, kiedy gościmy Jego relikwie w naszej wspólnocie, chcemy szczerze podziękować. Prosimy, wspieraj nas w tym, byśmy Twoją naukę zarówno tak głoszoną, jak i pisaną, nieustannie zgłębiali i nią żyli. Nie wystarczy tylko zachwycać się pięknem ułożonych kolumn, wspaniałych pensyjnych czy różnego rodzaju listów pisanych do wszystkich, bo począwszy od dzieci, poprzez kapłanów, młodzież pisał również do ludzi pieśni i życie. Trzeba wracać do tych tekstów. Trzeba na nowe spojrzeć, więc trzeba nimi żyć, wprowadzać w życie. Nie wystarczy pamiętać, nie wystarczy tylko słowem dziękować. Należy całym swoim życiem potwierdzać wierność i przynależność do Chrystusowego Kościoła. Dziękując Bogu za dar, jaki mi ostatnio okazał.
Amen.